Cześć, tu Radek. Moje filmy powstają dzięki patronom, za co im serdecznie dziękuję. Partnerem kanału jest grupa Flying Atom, oferująca możliwość kupna i sprzedaży kryptowalut w kantorach stacjonarnych i bitomatach na terenie całego kraju. Prowadzimy również sprzedaż złota inwestycyjnego. Zapraszamy. W dzisiejszym filmie omówię Wam, jak wyglądają drogi w Czechach. Kilka miesięcy temu powiedziałam, że zacznę robić filmy o drogach w innych krajach. Bardzo wiele osób z zagranicy ogląda moje filmy, co mnie oczywiście bardzo cieszy. Wybór pierwszego odcinka zagranicznego padł na Czechy. Pierwsze projekty sieci autostrad powstały w Czechach, a właściwie ówczesnej Czechosłowacji, jeszcze przed wojną w 1935 roku. Prace nie zostały rozpoczęte. Również przed wojną swój projekt autostrady przedstawił pan Bata. Dobrze kojarzycie, to ten gość od butów. Projekt był dosyć nietypowy, bo nie przebiegał w okolicy dużych ośrodków miejskich. Miał biec prosto z zachodu na wschód przez całą przedwojenną Czechosłowację i stanowić oś komunikacyjną tego kraju. Wszystkie główne drogi miały od niego odchodzić. Pierwsze autostrady na terenie dzisiejszych Czech zaczęły powstawać w 1938 roku na terenie okupowanych przez Niemcy Sudetów. Niemcy kontynuowali pracę również po aneksji całych Czech w czasie II wojny światowej. Projekty te były realizowane przez hitlerowców w ramach planowanej przez nich sieci autostradowej Wielkiej Rzeszy. Jedną z takich dróg miała być eksterytorialna autostrada z Wrocławia do Wiednia. Była to planowana autostrada o długości około 320 km, mająca połączyć te dwa miasta, przebiegając przez terytorium Czechosłowacji, protektorat Czech i Moraw. Wytyczenie eksterytorialnej autostrady przez teren II Republiki Czechosłowackiej zostało wymuszone przez III Rzeszę w następstwie Układu Monachijskiego i wcześniejszej aneksji Austrii. Budowa trwała od kwietnia 1939 do kwietnia 1942, kiedy przerwano ją z powodu przestawienia gospodarki III Rzeszy na produkcję wojenną. Intensywne roboty budowlane, takie jak nasypy, przepusty i wiadukty, wykonano na odcinku o długości około 83 km. Nie zdążono jednak ułożyć nawierzchni. Po wojnie budowy nie kontynuowano poza krótkim odcinkiem w okolicach Brna. Pozostałości budowy można obecnie znaleźć na odcinku od miasteczka Trnawka w stronę południową. Po wojnie plany budowy autostrad tworzono już w latach 50. Pierwsza budowa wystartowała jednak dopiero w 1967 roku, a oddanie autostrady do ruchu nastąpiło w 1971 roku. Był to fragment autostrady numer 1 pod Pragą. Całą autostradą łączącą Pragę i Brno, czyli dwa największe czeskie miasta, ukończono w 1980 roku. Od 1 stycznia 2016 w Czechach funkcjonuje wyłącznie sieć autostrad. Tego dnia w czeskim prawodawstwie przestało istnieć pojęcie droga ekspresowa. W zamian pojawił się termin droga dla pojazdów samochodowych, a dotychczasowe drogi ekspresowe zostały przydzielone do jednej z tych dwóch klas dróg. Zdecydowanej większości odcinków dróg ekspresowych nadano status autostrady, zaś pozostałą część z nich, posiadającą niższe parametry techniczne, oznaczono jako drogi dla pojazdów samochodowych, drogi dwujezdniowe pierwszej klasy. Uważam, że takie ujednolicenie klas dróg było bardzo dobrą decyzją, bo różnice pomiędzy autostradami a większością dróg ekspresowych były i tak niewielkie. Obecnie długość autostrad w Czechach wynosi 1328 km, a kolejnych 108 jest w trakcie budowy. Docelowa sieć autostrad w Czechach ma liczyć około 2120 km. Czesi zbudowali 65% planowanej sieci dróg. Dla porównania w naszym kraju mamy wykonane 60% planu. Oczywiście dla Polski liczymy autostrady i drogi ekspresowe. W Czechach na każde 1000 km kwadratowych powierzchni kraju przypada około 17 km autostrad. Dla porównania w Polsce jest to niecałe 16 km. Natomiast obecne tempo budowy jest u naszych sąsiadów o wiele niższe niż u nas. W Czechach oddano do ruchu łącznie 128 km nowych odcinków przez ostatnie 5 lat. W Polsce w tym samym czasie oddanych zostało 1476 km, czyli w przeliczeniu na wielkość kraju niemal trzykrotnie więcej. Planowana sieć autostrad w obu państwach będzie miała podobną gęstość. 26,9 km na 1000 km kwadratowych powierzchni w Czechach i 26,1 km w Polsce. Obecnie w Czechach jest 17 autostrad.
Najmniejszy numer to autostrada A0. Jest to obwodnica Pragi, która jest wybudowana w 50%. Autostrady wokół Pragi, oprócz numerów 2 i 9, rozchodzą się promieniście, a wygląda to następująco. Autostrada D1 prowadzi na wschód do Brna i później do granicy z Polską. Jest to najdłuższa autostrada w Czechach. Jej długość to 367 km. Brakuje 9 km odcinka koło Przerowa, którego oddanie ma nastąpić w 2025 roku. Do tego czasu, zamiast zjeżdżać na drogi krajowe, kierowcy mogą wybrać alternatywną trasę autostradami D46 i D35. Autostrada D2 jest wybudowana w całości. Jej długość to 61 km, a prowadzi z Brna do granicy ze Słowacją. Autostrada D3 docelowo będzie prowadziła z Pragi przez czeskie Budziejowice do granicy z Austrią. Na razie wybudowane jest 69 km z łącznej planowanej długości 168 km. W budowie jest 28 km obwodnicy czeskich Budziejowic. Autostrada D4 o długości 89 km łączy Pragę z rejonem miasta Przybram. W przyszłości planuje się wydłużenie arterii śladem obecnych dróg krajowych 4 i 20 do miasta Piszek. Autostrada D5 łączy Pragę z Pilznem oraz Niemcami. Jest wybudowana w całości, a jej długość to 151 km. Autostrada D6 w przyszłości ma połączyć Pragę z Karlowymi Warami i granicą z Niemcami. Na razie wybudowane jest 98 km, w budowie jest 21, a planowana łączna długość D6 to 169 km. Autostrada D7 w przyszłości ma połączyć Pragę z Chomutowem. Na razie wybudowane jest 45 km, natomiast docelowa długość to 82 km. Autostrada D8 jest wybudowana w całości. Jej długość to 96 km, a prowadzi z Pragi przez ujście nad Łabą do granicy z Niemcami. Autostrada D10 jest wybudowana w całości. Jej długość to 71 km i prowadzi z Pragi do Turnowa. W Turnowie D10 łączy się z D35, którą możemy dojechać do Liberca. Autostrada D11 obecnie łączy Pragę przez Hradec Kralowe do miasta Jaromer. Docelowo z tego miasta D11 zostanie poprowadzona na północ w stronę granicy z Polską w Żubawce. Na razie wybudowane jest 113 km, natomiast docelowo długość to 154 km. Termin rozpoczęcia budowy autostrady z Jaromer do Lubawki nie jest znany. Czesi deklarują termin oddania drogi w 2026 roku, ale ten termin był już kilka razy zmieniany. Pozostałe autostrady w Czechach to D35, D46, D48, D49, D52, D55 oraz D56. Uzupełnieniem sieci autostrad są drogi krajowe. W Czechach są to drogi kategorii pierwszej, które posiadają numerację jedną i dwucyfrową. Obecnie jest ich 69. Najmniejszy numer to droga numer 2, a największy to droga numer 71. Nie ma jedynie dróg kategorii pierwszej o numerze 1 i 5. Najdłuższa droga krajowa numer 11 prowadzi z Podebrad koło Pragi do granicy ze Słowacją i ma prawie 321 km. Najkrótsza droga krajowa w Czechach ma zaledwie 700 metrów. To droga numer 70 przy granicy ze Słowacją. Uzupełnieniem sieci dróg kategorii pierwszej są drogi kategorii drugiej. Są oznaczone trzycyfrowymi liczbami. Na ogół są numerowane w sposób ciągły od 101 wzwyż. Drogi kategorii drugiej są odpowiednikiem polskich dróg wojewódzkich. W Czechach w obszarze zabudowanym można się poruszać z prędkością 50 km na godzinę, a poza obszarem zabudowanym 90 km na godzinę. Maksymalna dopuszczalna prędkość na czeskich autostradach dla samochodów osobowych, motocykli, autobusów i samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej do 3,5 tony wynosi 130 km na godzinę, z zastrzeżeniem, że na odcinkach przebiegających przez teren miast obowiązuje ograniczenie do 80 km na godzinę. Maksymalna dopuszczalna prędkość na autostradach dla samochodów ciężarowych o dopuszczalnej masie całkowitej powyżej 3,5 ton wynosi zawsze 80 km na godzinę. Opłaty. Od 1 stycznia 1995 roku przejazd czeskimi autostradami z wyjątkiem niewielkich odcinków niemal każdym pojazdem jest płatny. Obowiązek nie dotyczy przyczep i motocykli. Jednak od 1 stycznia 2021 roku rozszerzono listę pojazdów objętych zwolnieniem. Do 31 grudnia 2020 opłatę za przejazd należało uiścić poprzez zakup, odpowiednie wypełnienie i naklejenie na przednią szybę winiety sprzedawanej w formie dwuczęściowego kuponu. Natomiast od 1 stycznia 2021 obowiązek ten odbywa się wyłącznie poprzez nabycie elektronicznej winiety, płatne kartą lub przelewem bankowym. Kierowca, który zostanie wykryty przez system na płatnym odcinku autostrady bez winiety, podlega karze grzywny do 20 000
czeskich koron, czyli około 4000 zł. Cena zakupu e-winiety zależy od długości okresu jej ważności. Winieta 10-dniowa kosztuje 310 koron czeskich, winieta 30-dniowa kosztuje 440 koron czeskich, a winieta roczna 1500 koron czeskich. Czy to dużo, czy to mało? Patrząc na to, ile w Polsce wydajemy na przykład za przejazd autostradą A2 lub A4, to ceny czeskich autostrad są niskie. Istnieją również bezpłatne odcinki autostrad. Przeważnie są to obwodnice większych miast, np. Brna, Ostrawy, Ołomuńca, Mladej Bolesław, Pilzna, Ujścia nad Łabą i fragmentarycznie miejskiej obwodnicy Pragi. Ale również odcinek autostrad D6 od Karlowych Warów do Chebu oraz zachodnia jezdnia autostrady D8 od granicy z Niemcami w kierunku Ujścia nad Łabą. Omówię teraz różne fakty oraz ciekawostki związane z drogami w Czechach. Czesi stosują podczas remontów autostrad bardzo wąskie pasy ruchu. W momencie, gdy ruch jest przerzucony na jedną jezdnię, to z oryginalnego przekroju dwóch jezdni o dwóch pasach ruchu tworzy się taki sam przekrój na jednej jezdni. Z reguły pasy lewe mają jedynie 2,2 metra szerokości, a prawe 2,5 metra. Jest to dość klaustrofobiczne. Zwykle kończy się tym, że prawym pasem, czyli szerszym, jadą praktycznie wszyscy, a rzadko który kierowca decyduje się na wyprzedzanie pojazdów ciężarowych na milimetry po lewym pasie. Takie rozwiązanie ma jednak również bardzo istotne zalety w porównaniu do wyznaczenia trzech szerszych pasów w układzie 2 plus 1. W rozwiązaniu czeskim, nawet jeśli kierowcy nie decydują się wyprzedzać pojazdów ciężarowych na takich odcinkach, to dwa samochody osobowe wciąż mogą jechać obok siebie dwoma pasami. Na każdej drodze zdecydowaną większość wszystkich pojazdów stanowią wyłącznie samochody osobowe. Więc jeżeli każda ciężarówka niejako zajmuje dwa dostępne pasy, ale każda osobówka zajmuje tylko jeden z dwóch pasów dostępnych, to przepustowość takiego odcinka jest nieporównywalnie lepsza niż gdyby drugiego pasa nie było. W efekcie korki przed remontowanym odcinkiem są znacznie mniejsze niż gdyby wszyscy kierowcy musieli ustawić się razem na jednym pasie ruchu. W wielu miejscach po obu stronach granicy czesko-słowackiej drogi mają ten sam numer. Jest to zaszłość po wspólnym państwie, czyli Czechosłowacji, sprzed 1992 roku. Przykładem może być autostrada numer 2. Inne przykłady to drogi krajowe numer 11, 49, 50, 57. W kilku miejscach numeracja została zmieniona, jak na przykład na drodze 499 po czeskiej stronie podniesiono klasę do kategorii pierwszej oraz przemianowano ją na drogę 71. Kierowcy poruszając się autostradą D35 muszą koło Ołomuńca zjechać na rondo znajdujące się na granicy tego miasta, odstać tam swoje w korku i zaraz po minięciu ronda wrócić z powrotem na autostradę. Ten kuriozalny stan rzeczy trwa już aż 15 lat od czasu, gdy w 2007 roku otwarto główną część obwodnicy Ołomuńca. Przyczyną jest brakujący fragment autostrady D35 o długości jedynie 3 km i 200 metrów, na którym przez wszystkie te lata występowały cały czas problemy z wytyczeniem przebiegu i uzyskaniem pozwoleń. Na jego otwarcie kierowcy poczekają jeszcze co najmniej do 2026 roku, więc do okrągłego 20. jubileuszu jest naprawdę blisko. W 2025 roku, po kilkudziesięciu latach od rozpoczęcia budowy sieci autostrad, ma zostać zakończona budowa autostrady D1. Autostrada ta była już planowana przed II wojną światową. Jej przebieg miał być zbliżony do obecnego przebiegu, jednak nie na całości. Przykładem jest Borowski Most. Na 178 km autostrady D1 ulokowany jest jeden z większych w Europie Środkowej parking dla pojazdów ciężarowych. Równocześnie może na nim zaparkować ponad 300 ciężarówek. Miejsce to nazywa się D1 Autopark. Czechy sąsiadują z czterema krajami i ponieważ wszystkie one są w strefie Schengen, to wyjeżdżając lub wjeżdżając do Czech nie stoi się z reguły nigdzie na granicy. Czechy są połączone autostradami z Polską, Słowacją i Niemcami, natomiast nie mają żadnego połączenia autostradowego z Austrią. Na tę chwilę trudno powiedzieć, kiedy takie połączenie w ogóle powstanie. Czechy, a właściwie Czechosłowacja po I wojnie światowej, w spadku po Austro-Węgrzech, odziedziczyły ruch lewostronny. Podobnie było w naszym zaborze austriackim. W Polsce zmiana ruchu na prawostronny nastąpiła bardzo szybko, bo już w 1922 roku. Czechosłowacja nie wdrożyła zmiany aż do wybuchu II wojny światowej. Dopiero aneksja przez Niemcy spowodowała wprowadzenie ruchu prawostronnego przez okupantów na terenie całych dzisiejszych Czech. W Pradze znajduje się najdłuższy tunel w Czechach i jest to zarazem najdłuższy miejski tunel w Europie. Jego nazwa to kompleks tuneli Blanka, a długość to 5,5 km. Najwyższym mostem w Czechach jest most Żdakow. Znajduje się on w ciągu drogi numer 19 z Taboru do Pilzna. Most ten budowano aż 10 lat i oddano do użytku w 1967 roku.
Przechodzi on nad zbiornikiem zaporowym Orlik na Wełtawie. Jezdnia mostu znajduje się 50 metrów nad taflą wody i aż 100 metrów nad dnem. Najdłuższym mostem w Czechach jest most Radotiński w ciągu obwodnicy Pragi. Ten most nad Wełtawą ma 2045 metrów długości, a został oddany do użytku w 2010 roku. Pod mostem zawieszona jest kładka dla pieszych i rowerzystów. To bardzo fajne rozwiązanie, które mogło być stosować również u nas. Najwyżej położoną drogą krajową pierwszej kategorii jest droga numer 25. W okolicy miejscowości Bożich Dar, tuż przy granicy z Niemcami, poprowadzona jest na wysokości 1081 metrów nad poziomem morza. Po niemieckiej stronie granicy znajduje się znane fanom skoków narciarskich miasto Oberwiesenthal. Wysoko przechodzi również droga numer 44, która jest dosyć popularna wśród mieszkańców południowo-zachodniej Polski. Można nią dojechać z okolic Nysy na południe do Mochelnic i dalej autostradami do Omuńca i Brna. Droga numer 44 przejeżdża przez czernohorskie sedlo na wysokości 1013 metrów nad poziom morza. Wije się ona pięknymi serpentynami, na których można spotkać 40-tonowe ciężarówki. Legendą o czeskich drogach, przynajmniej w Polsce, są bardzo małe tabliczki kierunkowe, które do teraz można spotkać w różnych częściach kraju. Przez długi czas w Pradze na tablicach kierunkowych znajdowały się kierunki Szczecin i Wrocław na północnych dzielnicach miasta. Jednak w ostatnich miesiącach tablice zostały zdemontowane. Czeska policja lubi mierzyć prędkość pojazdów w bardzo specyficznych miejscach. Kilka razy widziałem ich z radarem stojących na wiaduktach autostradowych. Czesi budują drogi nie tylko u siebie w kraju. Co ciekawe, sfinansowali oni budowę fragmentu polskiej drogi. Mowa o drodze wojewódzkiej numer 332 w Worku Turoszowskim na Dolnym Śląsku. Łączy ona czeską i niemiecką sieć dróg i pozwala na ominięcie gór leżących na granicy tych państw. Ponieważ dla Polski ta droga nie ma praktycznie żadnego znaczenia, ale jej powstaniem byli zainteresowani nasi sąsiedzi, więc na podstawie umowy między państwami droga została sfinansowana przez Czechy i Niemcy. Jej długość to niecałe 4 km. O tej drodze mówiłem w jednym z odcinków ciekawostek drogowych w Polsce. W Czechach znaki kierunkowe mają, przeciwnie niż w Polsce, kolor zielony na autostradach, a niebieski na pozostałych drogach. Natomiast znaki z odległościami pokazującymi, ile jest kilometrów do następnego miasta, są wykonane również odwrotnie niż w Polsce. Na górze jest odległość do najdalszego miasta, a na dole do najbliższego. Dziękuję za uwagę. Jeśli tego typu film przypadnie Wam do gustu, to w planach mam filmy o drogach w innych krajach, na przykład o Słowacji, Niemczech czy też Litwie. W prawym górnym rogu widzicie natomiast film o istniejących i planowanych polskich drogach, które prowadzą do granicy z Czechami. Omówiłem w nim też bardziej szczegółowo niż dzisiaj te fragmenty dróg w Czechach, które prowadzą do granicy z Polską. Więc jeśli jeszcze go nie widzieliście, to zachęcam Was do obejrzenia go teraz jako kontynuację dzisiejszego tematu. Film pomogli mi robić Łukasz Mańka, Kuba, Łukasz Giemza, Krzysztof Kleiner oraz Igor. Dziękuję za uwagę, pozdrawiam, Radek.